I took a stand, fought back. But after all that anger, violence, and death, you have to dig deep to see if you're still sane, or if you can still call yourself human. Poprzednio w DMC Devil May Cry. Game over. Son of who? Mother. I don't know my mother, but if you're calling me a son of a bitch, you wouldn't be the first. My mother. I barely remember her. Are you okay, Dante? How do you know my name? My boss knows you. He wants to meet. Please? I helped you back there. I didn't ask for your help. We know all about you, Dante. I'm with an organization called The Order. Heard of it? Something to do with that masked freak on the net? That's my boss. Wonderful. Can't wait. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym rozpoczniemy drugą misję w DMC Devil May Cry pod tytułem Prawda o domu rodzinnym. Tak więc jedziemy z tematem. A, dodatkowo przeszedłem sobie jeszcze raz pierwszy level, żeby zdobyć ten, otworzyć te drzwi, co zagwarantowało mi 2 punkty umiejętności. Welcome to the Order. Not what I was expecting. That's the idea. The demons are amongst us, Dante. They are enslaving mankind. The world is asleep, brainwashed, and helpless. We're fighting back. A gdzie anioły? Halo! Anioły nie powinny tutaj coś zrobić? Czegoś? W sensie? Defense? You got no chance. We don't leave things to chance. We've accumulated vast intelligence on the demons and their collaborators. World leaders, bankers, pop stars. We can hit them where it hurts. Oh, yes, the Virgil. Ciekawe, czy się już przedstawi. Dante, it really is you. You don't remember me. No. How much of your childhood do you remember? Not much. I had meningitis when I was 7. Wiped my memory. Why? They told me I had a car accident that resulted in total amnesia. Age? 7. Przypadek? Nie sądzę. Well, meningitis is a human affliction. You are not human, Dante. All war is fought with deception, and you have been deceived. Your past has been hidden from you for a reason. Rewind a bit. Who are you again? My name is Virgil. Okay, przedstawił się. I established the order to help find a way to fight the demons. Besides swords and bullets, you mean? Well, such weapons can win battles, but not the war. We use force, yes, but we also use intelligence, politics,
propaganda. You really believe you can make a dent? Make a dent? With the two of us working together, I believe that we can defeat them. So that's what this is about. You need me to fight the demons, help you save the world. What else were you planning on doing with your life? Oh, you guys do seem really nice, but I'm more of a loner type. Trust issues, work alone, that kind of thing. Dante, I don't think you understand what is at stake. If you want to leave, turn your back on me. I'm powerless to stop you. But you'll be making a grave mistake. Not just for yourself, but for mankind. For mankind? Yes. What makes you think I give a shit? Please give me a chance to show you. Show me what? Who you really are. Paradise. O, czy to jest jego dom? Żeby coś, ja Virgila wiem jak wyglądał przez to, że po wejściu do upadku na chwilę mi się pojawiła jego twarz, nie? Ale nie wiem dokładnie kim on jest. Tak, to jego dom. I don't remember it. You will. Cat, open the gateway. What are you doing? Our world and Limbo are very closely superpositioned. They collide in places causing what we call rifts. It's here, in the rifts, that we can create gateways to and from Limbo. Doesn't smell too good. What's in the can? A compound I created based on an old Wiccan recipe. Sea salt, shark oil, iron shavings, desiccated... Co? Good stuff. Skąd nam wzięła to przedostatnie? The house holds secrets. I found mine. Now it's your turn. How'll I get back? We'll take care of that. Just be careful. You can get rough in there. I like it rough. No, jakiś flircik, rozumiem, Kate, ma miejsce. Is this really going to work? He doesn't seem to care. He's raw. Just like you were when I first found you. Just cut. Nie jestem pewien, jak się imię wymawia. Ooo, czy Virgil też może? Okej, nie jestem teraz pewny, ale czy Virgil też może... A, dobra, już działa. Dobra, nie jestem pewien, ale czy Virgil też, tak jak Kate, Kat, nie wiem, jak się do... jak do... jest... To coś tu blinka. Czyli gdzieś jest sekrecik. Tu gdzieś? Chyba nie. Dobra, nie ma żadnych iluzorycznych ścian, to nie DS-y. Może gdzieś dalej. Bo tutaj są, gdzieś wyżej. Tutaj nic. Też nic. Ale kończąc myśl. Okej, co jest szybciej, czyli gdzieś tutaj. Czy Virgil, tak jak Kate, czy Cat Kate też może... Pat, ma wgląd w Limbo? So this was my home. Well, show me your secrets. O, może piętro wyżej coś jest. Jeszcze myślałem, że może wskoczę za to, ale... Chyba nie. To jakaś... jakiś kokon. Dobra, w tym kierunku nie ma chwilowo żadnych sekretów. Okej, w tym kierunku są jakieś sekrety. A, chyba tam wyżej dopiero.
Tam chwilowo nie mam dostępu. Nie wiem, tam coś jest? Czy jest, tak dziwnie jest jakby zaznaczona ziemia takim niebieskim kolorem, tylko nie wiem. Nie, okej, okay, to nie ślady moich strzałów, czyli... Czy wiemy ogólnie, co się stało, nie? Mundus tu wparował i zabił matkę Dantego. Z tego, co sam... Z tego, jak się sam pochwalił. O, jest kluczyk. Miło. Ale nie wiemy dokładnie, co tu się wydarzyło. Okej, okay, jest klucz. 21 secret tych jest, widzę. Secret missionów. Wow, to było zajebiście dziwne porównanie. Znaczy porównanie, zajebiście dziwne tłumaczenie. Nie, tłumaczenie. Jezus. Przekombowanie języka polskiego z angielskim. O, to chciałem powiedzieć. Okej, okay, jest posąg bóstwa. Gdzieś mi tu jeszcze plinka. Tylko pytanie, czy teraz do... Drzwi mnie to prowadzi? Do duszy, czy do kolejnego klucza? Bo klucze są tutaj dwa, z tego co było w ekranie pokazane. Dobra, chwilowo nie wiem. Upgrade'y proszę. Ebony Ivory? Zobaczmy. Mógłbym strzał na przykład. Naładowanie. Mogę sobie to ulepszyć, żeby mieć większe obrażenia. Ale to mnie aż tak chwilowo nie jara, nie? Tutaj odbicie, a tutaj... Tutaj chyba sobie już maksymalnie ulepszę falę uderzeniową i odblokuję sobie ruletkę. Bo to jest naprawdę teraz fajne. Mogę to po pierwsze naładować, ale jak wcisnę potem, to jeszcze dwa te crosscuty lecą dalej. I to jest zajebiste. Okej, tam coś jest, tylko... Co to jest? Takie moje pytanie. Dobra, tego nie zniszczę. Okej, jest cutscenka. Ej, no właśnie jesteśmy w Limbo i wchodzimy do Animusa. Sorry, aż mi się tak skojarzyło, przez tak to się nałożyło na siebie. Oczywiście, zamazana twarz. Czy zamazana, zniszczona. Sparda. Sparda. Czyli ojciec Dantego. O, jest ten znaczek jak na klacie od Dantego. Dobra, dawaj mi to wybicie teraz, to combo przedostawać nowe. Oooo, tak dobrze było, no. O, coś nowego. Starczą. Rycerz śmierci. Dobra, to... Au! Ha, ciekawe. Okej, czy muszę poczekać, aż się odsłoni póki co. Ale okej, on ma to samo, co ten. Co te niektóre miejscówki do zniszczenia? Ale patrzcie, jest ten.
Czy to jest Reber... Tam jest ten znaczek, jaki jak ma Dante na plecach. Ale nie wiem, czy Sparda nie ma Rebeliona chyba. No, opiera się o Rebeliona. O, a to co? Jakiś topór. To musi pozostać w rodzinie. Odblokowano nową broń, Arbiter, topór demona, którego uderzenia są powolne, ale bardzo potężne. Okej, okay, 3 Y i kółko i na ziemi i w powietrzu, kółko i... Znaczy, trójkąt i kółko. Aha, dobra. Ta, o kurde, ale go... Dobra, czyli muszę triggerem sobie wymieniać, widzę. Okej, okay, fajnie. Nie. Ale im więcej się dostaje tego do ręki, tym więcej można, tym bardziej można się bawić. Dawaj. Au, no kurde, no. Tak mało brakowało. Myślałem, że będzie double S już ocena, nie? No ale zawiodłem się. Okej. Okay. Znowu ten, ale czy to plimka teraz w kierunku tej duszy? Ej co? Dlaczego? Czemu nie załapało mi tamtej? Co jest? Jesus! Czemu nie zapało tej duszy? No halo! Dobra, do tego mi nie wyceluje. Niestety. Dobra, jest takie coś. Tu. A tu chyba jest powrót chwilowo. Dobra, są pajączki do zabicia. Czy to mogę zniszczyć teraz arbitrem? Nie to. Tylko traf. Chyba nie. Okej, okay, czyli to na później. Dobra, no to idę tu, no bo nie mam innej opcji, póki co. Dobra, z tym ciągle nic nie zrobię. No dawaj. No, nawet ładnie. Did I hear that right?
Fajnie. Ja to rozwaliłem przecież wcześniej. Gdzieś w tym kierunku i tu plinka. A jest, dobra. Czyli duszek też to lokalizuje. A co jest, co to jest to? To o. To jest jakby, nie wiem, niebieskie, czyli pewnie... Tak, czy to jest pewnie coś anielskiego. No dobra. To może jeszcze coś od matki dostaniemy? Jakąś broń? O, ty mogę rzucić w ogóle tym toporem! Fajnie! Au! Nie! Czy ty możesz z łaski swojej zrobić to, co każe ci? Kurde! XD? No. O, XD, fajnie, że tego nie widziałem. Tego też nie. Nie chciałbym tracić punktów za wyleczenie się. Zostań, nie wiem, czy mam czym. The fuck? Gdzie my jesteśmy? Poza tym, że dalej w limbo. Szkoda, że leczenia nie dostałem. Dobre pytanie. Okej, to jak na czerwono zaznaczone. O, teraz my mamy grappling hook. Demoniczny chwyt Ofiona, czy Opiona. Trigger i X. Pozwala chwytać przeciwników oraz obiekty biczem Ofiona, czy Opiona, nie będę to zamiennie pewnie nazywał, i przyciąga je w kierunku Dantego. Dobra. A czy będzie też coś anielskiego, na przykład? Dobra, tam idę, a tutaj chyba nic więcej nie zrobię. Nie, xem, xem. Czy to może jest Chociaż nie, bo nie, bo... Nie, chociaż może? Nie jestem teraz pewien, czy to będzie jakoś działało. W sensie współdziałać ze sobą, nie? Typu wiecie, nie mogę mieć, nie wiem, ileś broni na raz. W sensie na przykład, czy mogę mieć tylko, nie wiem, na raz jedną demoniczną i jedną anielską, czy będę mógł mieć... Będę musiał sobie wybrać, czy chcę taką, czy taką. Ej, serio? Nie zaliczyło mi tego? Ej, no miało być odbicie, no. Znaczy odbicie, unik. Uuu! Zielona kula natychmiast przywraca część poziomu zdrowia Dantego. Uuu!
nawet dużo. Oddała mi ta kulka. Ten zielony orb. Także więc dziękuję. Bardzo dziękuję. Chociaż mogę oddać trochę więcej. Powiem, że nie. Dobre pytanie. Okej, okay, zniszczyliśmy coś. A, jakiś posąg, który trzymał łańcuch od posągu. A to kto? Okej, okay, wracamy tutaj. Słyszę to plimkanie i już się rozglądam dookoła, nie? Okej, okay, tutaj są drzwi. Tam nie wiem, czy coś jest. Chwilowo nie. Mam jeden miedziany klucz póki co. Dobra, obczajmy to. Co tym razem mi się trafi? Zabij wszystkich przeciwników w wyznaczonym czasie. Okej, okay, no to easy. Aj. Y-kiem. Szkoda, że wejście do tej misji mnie nie leczy. To mnie trochę... Znaczy, może nie irytuje, ale troszeczkę boli. Bang, bang, bagarang. O, i pyk, level. O, i jest druga część. Właśnie, powtórzyłem sobie i... Tam wtedy... Uj! Ach, to się nie powinno chyba wydarzyć. Ale właśnie to była kolejna część krzyżyka zdrowia. Jeśli zdobędę jeszcze dwie, złożę cały krzyżyk, co pozwoli mi na upgrade mojego HP. O równe 10%. Dobra, kolejna dusza. Na bank nie uda mi się zdobyć wszystkich, bo to jest po prostu niemożliwe. Żeby za pierwszym podejściem do etapu zdobyć wszystko. Bo na tym jakby polega ta granie. W sensie jest na takiego swego rodzaju metroidwaniu, powiedzmy. Dobra, teraz tu i tu. Okej, okay, to też wystarczy, żeby to wiedzieć. Dobre pytanie, co nie? No poza tym, że stało się coś zajebiście złego. Znaczy, tak jak mówiłem, my pośrednio już wiemy, co się stało. Czy to jest już początek? Tak, to jest początek. Okej. Okay. A i to była ta strona, dobra. Czy co to było? Dobra, nie wiem, czy to już tu było, czy nie. Ale jakby kto wydaje te komendy? Chyba to starczą. No dobra. A dobra, czyli najpierw muszę mu odebrać jakby tarcza, potem mogę jego zabić, tak? No, albo mogę totalnie przypadkowo wyrwać po prostu, znaczy odbić moim toporkiem bombeczkę prosto w jego zapięty pysk. Siema. Jest też to, że tych grafik leci. Very good question. Pewnie matka, jak rozumiem. Znaczy, jak się domyślam, jeśli jednak rozumiem. Dobra, tam nie pójdę. Muszę iść tędy.
Okej, jest posąg bóstwa, chętnie. Okej, jest oczywiście osobne drzewko dla... dla tej broni. Zwiększenie obrażeń tutaj. Okej, dwa razy Y i pauza, a potem kolejny Y. Albo dwa razy w kierunku celu. No niech będzie. Może się przydać nawet. Plus i tak czekają mnie powtórki. Więc prędzej później sobie wyfarmię całą resztę. O, tu już twarz jest cała. W portrecie. Ewa. Is that Mom? O! Czyli to jest jej naszyjnik. Fucking demons. O! Przełamanie bloku. Okej. Ej, co mnie grzmotnęło i kiedy? Aha, XD. Dobra, topór jest za wolny, mi się wydaje, na niektórych przeciwników. Okej, w pół. Czy tu będzie kolejna broń? Jest... kosa! Jak używać kosy? Osiris. To mnie doprowadza do szału. Kosa aniołów bardzo przydatna podczas walki z większą liczbą wrogów. Pasywnie podczas ataków Osiris ładuje się diabelską energią, co zapewnia premię obrażeń przy pełnym naładowaniu. Okej. Karma, 3 Y. Śmigło na B. Ale wcisnąć czy przytrzymać? W powietrzu. Wieszak i grabie. I ciekawe nazwy. A, lewy trigger! Okej. Nice! Dawaj, dawaj, dawaj! Triple S, triple S! Please, give me triple S! Tak bliziutko! Tak bliziutko! Tak bliziutko było! Okej, mogę to teraz zniszczyć. Czy teraz to trwa? Coś tu? Jest! Błagam. Myślę, że już od razu mi będzie cały czas używał tego, ale nie. Zaliczyło mi trzymanie tego. Przedmioty. Niby mi już na to stać, ale... to będziecie liczyło z wykupieniem przedmiotu? W sensie jako wykorzystanie go, czy...
Nie. Dobra, ryzyk fizyk. I za 2000 będzie teraz kolejne. A co jest u Osirisa? Tasak. Dobra, kolejny atak. Śmigło i szatkownica. Rozwinięcie. Dobra, i ulepszenie. Wieszak, podwójny ból. O kurde, nieźle. Tutaj większy zasięg chwytu. No, ciekawe. Seria. Atak z wypadem. I lepsze nasycenie. No dobra. O, i coś tutaj mam. Unik demona. Większe obrażenia po idealnym uniku. Unik anioła. Dodatkowa odległość uniku i dłuższy czas niezniszczalności. Okej, czyli lepszy unik, plus jeśli zrobię to w idealnym momencie, to większe obrażenia przy kolejnych atakach. Ej, to jest dobre. Kopnięcie. Podczas chwytu przed uderzeniem. Okej. Wyrzucie czasu. No, nie, coś mi mówi, że na pewno jest coś to potrzebne. W ogóle, kurde, nie używam w ogóle tej fali uderzeniowej. Ona jest tak, ona jest naprawdę fajna. Dobra, ruletka. Bo nie wiem. Te uniki chociaż bym chciał wziąć, nie? Dobra, to zabiorę to i wezmę to. Dziękuję. O, interesujące. Dość chore wiksy siedzą w tym domu, jak tak patrzę. Wydaje mi się przez chwilę, że słyszę to plimkanie znowu tego wykrywacza, ale... Niestety nie. Bo wolałbym usłyszeć takowe. Dobra. Okej. Okay. Tu kolejna ataka. Blokada anielsko-plączna, powiedzmy. Okej, tam jest dusza, ale... niewiele z tym zrobię póki co. Więc lecimy dalej. A, ty czekaj, pajączki. Pajączki zawsze na propsie. Do zniszczenia. Tutaj, nie wiem, kolejna rzecz, kolejny upgrade. Nie wiem, czy mi się teraz tak zgliczował trochę ten... Czy zgliczał, no, jakby łapało mi triggera, kiedy go nie wciskałem, nie wiedzieć czemu. Tak samo jak na portrecie. Teraz co, anielski chwyt? Bo znowu się tutaj przenosimy, tego dziwnego miejsca. Tak jest, znowu jesteśmy tutaj. W innym miejscu, co ważne. Co ważniejsze, powinienem powiedzieć. Oj, teraz widzę, będzie zabawa. Chyba będzie anielski chwyt i szybkie uczenie się, jak to zamiennie w walce wykorzystywać. Albo w ogóle to wykorzystywać. Tu. Już to dostaniemy, czy? Tak, chyba tak. No, tam była łapka, a tutaj taka gryzajka, powiedzmy. Anielskie uniesienie Ofiona. Okej, okay, czyli jednak jest to coś innego. Chwytaj przeciwników i obiekty biczem Ofiona i unieś Dantego w ich kierunku. Ha, ej, fajne. Dobra, ale też ma to swój zasięg, nie? Czyli albo przyciągam siebie,
siebie albo ich do tego. Ale patrzcie w ogóle, jak anielskie to z lewej ręki, a demoniczne z prawej. Fajnie rozwiązane. Co nie? O, mocne. Ej, poszedł w pizdu. Czy to gdzieś tam spadło o ziemię? Ale tam gdzieś jest ziemia, bo jak tak patrzę, to raczej nie ma tam zbytnio dna. Siema. Dawaj. No, nawet że fajnym. Nawet że fajnie poszło. O nie! Nie, Jezus, co to było? O Boże, ale żem się teraz sam skasował. Okay, do tego się niestety nie mogę przyciągnąć, ale. Że to muszę chyba zaatakować, tak po prostu. I dobra, drugi posąg jakby zniszczony. Ale jakby... Co to jest? Jakby nie wiem, jakaś... No dobre pytanie właśnie. Co to jest za miejsce? Nie wiem, jakaś głębia... Może nie głębia, jakaś... Podświadomość Dantego? Tak to wygląda trochę. Coś jakbyśmy, nie wiem, przełamywali jakieś blokady w jego mózgu, które odbierają mu jakby te moce, nie? Śmigło parowanie. Atak Osirisem śmigło wyjątkowo skutecznie odbija pociski i kieruje z powrotem w stronę przeciwnika. Jak miło. Siema. Ledwo. Ledwo. No, nawet ładnie. Dobra, tu blokada. I nigdzie indziej nie pójdę. A tu kaccenka. O, jakaś fotka. Może pełna rodzinka? No, ludzie! Czemu akurat Sparta musi mieć zniszczoną facjatę? W sensie tak zniszczone szkło, że nie da się w twarzy zobaczyć. We were a family. I had no idea of the danger we were in. The demons found us. So jest. When they broke in, I saw him. Jest Mundus. Ej, to jest scena wyjęta z jakiegoś obrazu, mam wrażenie. She gave her life so that we could escape. I will never forget what he did to her. Our father, Sparta, took my brother and I away.
He separated us. Hid us safely amongst the humans. Wiped our memories to protect us. That's why it all went black. Until now. Ciekawy zjazd. Dobra. Kolejne pajączki. Już tysiak red orbów. Tutaj... A, destroy tam chyba było. No, kurde. Jakby co się dzieje w realnym świecie z tą rezydencją? Czy tam z tym domem? O ile w ogóle coś się dzieje? Okej, to już chyba koniec etapu, tak mi się wydaje. Serio? Idealnie w dziurę wpadłem. A, w realu nie dzieje się z tym kompletnie nic. You're my brother. Your twin brother. And I've been looking for you for a long time now. Our mother gave these to us. I think she knew that this moment would come, that we would find each other. And our father, Sparta. Vanished forever. A fate worse than death, they say. He's never coming back. I want to know more. Where we come from, what happened to us. And above all, I want to know who's responsible for all this. I koniec misji. I zobacz. Triple S? Nice. No tu B, no ale to dość logiczne. Jest, nie liczy się. Dobra. Nice. I cyk, 2 punkty umiejętności. Dobra, czyli nie liczy się kupienie krzyżyka zdrowia jako wyleczenie. Znaczy za wykorzystanie przedmiotu. Tyle dobrego. Dobra, ale kolejną misję rozpoczniemy w kolejnym odcinku. A w ogóle tutaj... A nie to. Chciałem sobie zmienić tego. Questa, a nie. Level. No teraz to będę musiał sobie wrócić do pierwszej misji, ale to już zrobię we własnym zakresie. Póki co, żegnam się z wami. Widzimy się w kolejnym odcinku. I do usłyszenia. Cześć!